Hej, tu Karolina. Witam Was w Inspiracjach Sierpnia. Jest to rodzaj filmu, w którym dzielę się moimi ulubionymi książkami, filmami, produktami, podróżami, aplikacjami, wszelkiego rodzaju właśnie inspiracjami minionego miesiąca. To jest podsumowanie sierpnia, a sierpień jest dla mnie wyjątkowym czasem, bo jest to mój miesiąc urodzinowy. To po pierwsze, a po drugie, ten sierpień był o tyle inny i myślę, że wiele z Was wie, do czego tutaj zmierzam. Był to miesiąc, w którym premierę miał codziennik. O codzienniku mogliście już słyszeć. W mojej urodziny 14 sierpnia rozpoczęła się przedsprzedaż, która trwała do końca miesiąca. Teraz jest on już dostępny w cenie regularnej na mojej stronie. Wszystko Wam oczywiście podlinkuję. Jeżeli nie wiecie, o czym mówię, codziennik jest to wyjątkowy produkt, który stworzyłam z Małgosią Majewską-Tomasik. Jest to narzędzie do samorozwoju, jest to taka książka, notes, w której, która codziennie przez rok zadaje Wam jedno pytanie i prowadzi Was w głąb siebie, jakby przez taką podróż po tym, kim jesteście. To są konkretne kategorie w ogóle w codzienniku. Kim jesteście, Wasze emocje, Wasze relacje, Wasze szczęście, Wasza efektywność, Wasze zdrowie i Wasza przyszłość. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę codziennik u Was i chciałam Wam bardzo, bardzo, bardzo podziękować. Podziękować wszystkim osobom, które nam zaufały w przedsprzedaży, które zamówiły codzienniki i już niedługo będziemy mogli razem go wypełniać, bo ja też postaram się zacząć wypełnianie codziennika jakby równocześnie z tym momentem, kiedy on przybędzie do osób, które to zamówiły go w przedsprzedaży. Także myślę, że to będzie w przyszłym tygodniu, kiedy zacznę go wypełniać z Wami. I pomyślałam, że mogę Wam na początek tego filmu przybliżyć się kilka pytań, dlatego że pytaliście, prosiliście o trochę więcej informacji, także losowo otworzę go po prostu w czterech miejscach i przeczytam Wam pytania. Na przykład mamy pytanie, co w sobie lubisz? Mamy pytanie, kiedy miałaś poczucie, że wszystko jest na swoim miejscu? Mamy pytanie, jak przeżywasz swoje codzienne życie? Następnie, czy umiesz mówić nie? Z czym wreszcie chcesz się dziś uporać? Co dobrego zrobisz dziś dla swojego ciała? Może jeszcze jedno? Na co jeszcze nie jest za późno? Są to niesamowite pytania ułożone przez specjalistów z dziedziny psychoterapii, coachingu. Jest to naprawdę niesamowite narzędzie, pomocnik i mam nadzieję taki Wasz towarzysz codzienności. I tak jak powiedziałam, jestem bardzo, bardzo, bardzo wzruszona, że tyle osób nam zaufało i będzie mogło rozpocząć tę podróż z codziennikiem już za chwilę, a może już go macie, także dajcie koniecznie znać. Wystarczy codzienniku, chociaż to było na pewno moje największe wydarzenie tego miesiąca. Druga rzecz, o której chciałam Wam powiedzieć, to nauka francuskiego. Dostaję od Was regularnie pytania o to, jak mi idzie nauka tego języka. I powiem tak, bywa różnie, ale na pewno jest to moja ogromna motywacja i nie robiłabym żadnych postępów, gdyby nie aplikacja Babbel, o której już Wam mówiłam parę miesięcy temu, kiedy ją tak naprawdę testowałam. A teraz mam Wam spokojnie powiedzieć, że jest to moje ukochane narzędzie do nauki języków. Ja się nie spodziewałam, że będę w stanie sama, bez żadnego narzuconego reżimu i grafiku, rzeczywiście siadać do pracy i do nauki. Dla tych z Was, którzy może tutaj to przegapili, ja skończyłam studia językowe, skończyłam niemiecki i hiszpański i rzeczywiście ta nauka wychodziła mi znacznie lepiej też nawet w tych czasach gimnazjalno-licealnych, kiedy rzeczywiście ktoś mi narzucał konkretne zadania, a kiedy sama mam się zmotywować, no to już tutaj sytuacja się w moim przypadku komplikuje. Natomiast, tak jak mówię, dzisiaj jako drugiego ulubieńca, jako drugą inspirację chciałam Wam naprawdę zarekomendować Babbla. To jest aplikacja, którą możecie używać na swoim telefonie albo na swoim komputerze. I ona działa i na iOS, i na Androidy. Ja najczęściej używam rzeczywiście Babbla na komputerze, bo jakoś łatwiej jest mi też się skupić na nauce, kiedy siedzę przy kompie, przy stole. Traktuję to jakoś bardziej na poważnie. Jest to platforma, aplikacja do nauki języków. Tak jak powiedziałam, ja uczę się francuskiego i ja się go uczę, słuchajcie,
w wersji angielsko-francuskiej, bo w wersji polskiej mamy angielski i niemiecki, ale mamy jeszcze mnóstwo innych języków, gdzie podstawą jest język angielski. Też wydaje mi się, że to jest fajne, bo możecie zawsze sobie ten angielski podszlifować, ucząc się nowego. Oczywiście wszystkie te zadania są ułożone przez ekspertów, jeśli chodzi o naukę języka. I to, co moim zdaniem jest najwspanialsze, to to, że te zadania są bardzo, bardzo urozmaicone. Czyli tak naprawdę nie robimy w kółko, czy w ogóle nie robimy tego samego. Cały czas zmienia się forma zadania. Raz trzeba coś powiedzieć, raz trzeba coś napisać, że jest coś gramatycznego, tutaj mamy jakiś dialog i cały czas to się zmienia. Te lekcje są mega krótkie, bo one trwają maksymalnie 15 minut, a ja i tak robię je szybciej, bo jestem człowiekiem zadaniowym i po prostu lecę równo po tych zajęciach. I oprócz, słuchajcie, takiego podstawowego kursu, który moim zdaniem jest najfajniejszy, bo ja lubię widzieć ten swój progres, jakby iść tą ścieżką taką konkretną, to macie też dużo takich dodatków, na przykład związanych z kulturą, z gramatyką, z poszerzeniem słownictwa, z wymową. I właśnie wymowa to jest moje ulubione, moja ulubiona kategoria i to lubię sobie doszlifowywać, bo nie wiem, może tego nie wiecie, ale bardzo, bardzo, bardzo mi zależy, żeby ten mój akcent był autentyczny. Jest to taka moja domena, coś, co sprawia mi ogromną frajdę. I co ja wam jeszcze chciałam powiedzieć? A, już wiem, że to jest zdecydowanie taka aplikacja, która się skupia na języku potocznym, że nie uczy was jakichś takich podstaw gramatyki na start, różnych tabelek niepraktycznych, tylko od razu wskakujecie w tematy i słownictwo z życia codziennego, nie uczycie się pojedynczych słów, tylko zawsze w jakimś kontekście, ale to nie jest tak, że to tylko wam się przyda, nie wiem, na wakacjach. Jak najbardziej uważam, że ma też zastosowanie takie bardziej zawodowe i profesjonalne. Strasznie się rozgadałam, ale chyba do nauki języków nie muszę nikogo zachęcać. W moim przypadku jakby ja od zawsze uwielbiałam uczyć się języków obcych, robiłam to totalnie dla siebie, dla własnej potrzeby, ale wiem, że wiele osób uczy się języków na przykład właśnie do celów zawodowych i też wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach znajomość języka jest bezcenna i naprawdę, jeżeli jesteście młodymi odbiorcami i chcecie w jakiś sposób nauką zainwestować w swoją przyszłość, to uważam, że to jest najlepsza opcja. I też wam przypominam o fajnej promocji 3+3, czyli płacisz za 3 miesiące, a dostajesz 6 miesięcy w pakiecie, także to jest ekstra. Następnym moim ulubieńcem, a w zasadzie taką całą dziedziną, która mnie mocno pochłonęła w tym miesiącu, to była zmiana w mojej pielęgnacji cery. Powiem wam, że przyszłam jakieś kompletne oświecenie i bardzo, bardzo dużo się u mnie pozmieniało. Inaczej dbam o skórę. Wiem, że dopiero co wrzucałam film o mojej pielęgnacji, czy tam rytuałach porannych i wieczornych, ale naprawdę widzę ogromny progres. Trochę tak enigmatycznie się wypowiadam, dlatego że już za chwilę, już w ten poniedziałek, jeżeli oglądacie to w dzień premiery, będzie dostępny nowy podcast z ekspertką marki Purite, która to właśnie nauczyła mnie bardzo, bardzo wiele, jeśli chodzi o pielęgnację cery. Ja rzeczywiście mogę powiedzieć, że powoli zaczynam panować nad tym, co dzieje się na mojej twarzy. Mimo że przez lata jakby walczyłam, raz było lepiej, raz było gorzej, rzadko dawałam wam jakiekolwiek rady, bo czułam, że nie mogę nad tym do końca zapanować. Tak, moja pielęgnacja się zmieniła, czekam z utęsknieniem, znaczy z utęsknieniem, czekam cierpliwie na ten podcast. Myślę, że on wiele wyjaśni, natomiast dajcie znać, czy chcecie kolejny film taki stricte o pielęgnacji, o mojej drodze jakby tutaj, co robiłam, co mi się działo i jak doszłam do tego, gdzie jestem teraz. Wiadomo, że cera nie jest idealna, ale mówię wam, to było dla mnie odkrycie miesiąca. Mogę podsumować to takim stwierdzeniem, że naprawdę zrozumiałam, że mniej znaczy więcej i to, co przeczytamy, to jest jedno, ale zawsze trzeba odnieść wszelkiego rodzaju rady i techniki do swojej twarzy, a nie jakoś ślepo podążać za jakimś trendem czy nurtem. Także dla mnie zmiany w pielęgnacji to był absolutny przełom. Skupiłam się całkowicie na mojej skórze, dałam jej odpocząć od makijażu i bardzo wam to serdecznie polecam. Kolejnym ulubieńcem jest coś z działu modowego i to są klapki, które miałam na sobie w Turcji. Pokazywałam je w vlogu, pokazywałam je na Instagramie i to są takie słomiane,
proste klapki, które moim zdaniem są po prostu przepiękne. I kupiłam je w Tajlandii. Kupiłam je w Tajlandii w listopadzie. Trzymałam je przez wiele miesięcy i nie sądziłam, że jest to tak zgrabny i szykowny, a jednocześnie taki prosty dodatek. Także jeżeli macie w planach jakąś podróż do Azji i pójdziecie na zwykły bazar, to na bazarze pan, nie jeden, sprzedaje takie najzwyklejsze klapki za jakieś grosze, nie wiem, zapłaciłam za nie może 5 zł. Jest to absolutnie produkt lokalny, tajski, warto wspierać te ich ekonomię i naprawdę, mówię wam, są czaderskie, polecam. No dobra, czas na moje ukochane kategorie, czyli na książki i film. Pierwsza książka, o której chciałam wam powiedzieć, to jest książka, którą mam od... nie wiem, maja i cały czas się zbierałam z tym, żeby zacząć ją czytać, żeby ją przeczytać, bo to jest po prostu cegła. I jest to książka 21 lekcji na XXI wiek, czyli kolejna książka Harariego. Jego pierwsza książka, którą przeczytałam, to jest Sapiens, druga to Homo Deus, trzecia to właśnie 21 lekcji na XXI wiek, którą wszystkie wam bardzo polecam. Myślę, że Szczekające psy również polecają. Natomiast, kurczę, no ziomki. Serio? Serio? Życie youtubera. Pozdrawiam. No nic, wyobraźmy sobie, że tych psów nie ma. I chciałam powiedzieć, że to jest książka, która moim zdaniem powinna być jako lektura szkolna, chociaż Sapiens tak samo. Jest to książka, która podejmuje największe problemy dzisiejszego świata i rozkłada je na czynniki pierwsze. Mówi o kwestii kryzysu związanego z religią, z ekologią, o konfliktach, o wojnach, o tożsamościach narodowych, właśnie o nacjonalizmie, o tolerancji. Jest to 21 takich różnych aspektów, które są oczywiście wszystkie ze sobą połączone. Pokazuje to w taki sposób, że ja, choć wydawało mi się, że jestem całkiem człowiekiem o otwartym umyśle, naprawdę spojrzałam na nie z innej perspektywy i sądzę, że jest to punkt obowiązkowy dla każdej osoby, która jest świadomym lub chce być świadomym obywatelem świata w XXI wieku. Bardzo się przyda do wszelkiego rodzaju dyskusji, rozmów w towarzystwie, mówiąc już tak bardziej tutaj prywatnie, ale naprawdę pomaga zrozumieć wiele mechanizmów i serdecznie wam polecam, po prostu przeczytajcie ją. Koniec. Druga książka, którą przeczytałam, która skradła moje serce i na pewno do niej wrócę. Jest to książka, która, na której podstawie powstał jeden z moich ulubionych filmów. Jest to książka Call Me By Your Name. I tak jak ja mam problem z czytaniem powieści, czytam głównie książki popularno-naukowe i jakby zawsze chcę mieć jakiś, wyciągnąć coś z tej książki. Tak, powieści wydają mi się czasami takie, no nudzą mnie, nie wiem z czego to się wzięło, też jako dziecko czytałam po prostu zawsze powieści, ale w ostatnim czasie rzeczywiście to jest rzadsze zjawisko. Tak, Call Me By Your Name jest to książka napisana w taki sposób, że masz wrażenie, że ktoś leje ci do serca syrop klonowy. Autentycznie. Język, w jakim została napisana, czytam ją w oryginale. To, jak ta historia jest opisana, to jest poezja, to jest coś przepięknego, to jest coś tak autentycznego, po prostu przeżywasz tę historię razem z bohaterami. I jest to oczywiście książka, która dzieje się w latach 80. we Włoszech i jest to historia miłości, uczucia dwóch mężczyzn. Nie wiem, czy chcę wam przybliżać w ogóle fabułę, ale jest to chłopak nastoletni, który mieszka, spędza lata ze swoimi rodzicami, którzy są takimi prawdziwymi humanistami, ludźmi sztuki, właśnie w ich posiadłości pod Rzymem. I co roku przyjeżdża do nich inny młody pisarz i współpracuje z jego ojcem. I właśnie owy młody pisarz jest tą osobą, z którą połączy go silna więź. I właśnie z perspektywy tego młodego chłopaka jest ta książka napisana. Polecam. Każdemu. Facetowi też. To są chyba najdłużsi ulubieńcy w historii, bo aż mi noga zdrętwiała, słuchajcie. Chciałam wam powiedzieć jeszcze o serialu i serial, którym się chciałam z wami podzielić. To jest serial na cały głos, The Loudest Voice. Jest to wspaniały serial HBO, który mówi o tym, jak powstała stacja telewizyjna Fox w Stanach. Jest to stacja konserwatywna, stacja republikańska. Jest to głównie film jakby o założycielu, to jest Roger Hales, on się chyba nazywa. Gra go Russell Crowe, tam też jest bardzo dobra obsada, gra Sienna Miller. No to tyle się chciałam wypowiedzieć na ten temat, bo zapomniałam oczywiście, kto tu gra. I serio, jeżeli słyszycie jakoś tak bardzo głośno te psy, to wybaczcie mi, ale no nie mam na to wpływu. Co zrobisz?
Jest to serial taki polityczny, ale jak najbardziej ciekawy, trzyma w napięciu, bardzo wartka akcja, dowiadujemy się bardzo wiele, on też przeskakuje co chwilę o kilka lat. Mówi o tym, w jaki sposób telewizja Fox zmanipulowała Amerykę, jak wykreowała w ogóle mechanizm, jakby jak stworzyła ten mechanizm w ogóle fake newsów, to w jaki sposób pomogła Trumpowi wygrać wybory. Film bardzo, bardzo zajmuje takie radykalne stanowisko polityczne i zdecydowanie jest antyrepublikański, ale jest przerażający i naprawdę obrazuje to, w jaki sposób bezwzględni ludzie sterujący mediami mogą wpłynąć na publikę, na ludzi. Także bardzo, bardzo, bardzo Wam to polecam. Też jest to mega aktualny serial. I na końcu moja ostatnia inspiracja, mój ostatni ulubieniec to jest moje odkrycie z wyjazdu w Turcji. To jest coś, co może dla wielu osób będzie takim serio, Karolina? Ale Wam mimo wszystko to powiem. Jest to ograniczenie bycia w internecie, czyli częstsze bycie offline. Wydaje mi się, że w ogóle lato sprzyja tego rodzaju testom i doświadczeniom, a jednak bardzo wiele z nas nadal tkwi w tych telefonach, ja również. I w Turcji miałam taką sytuację, że internet był dodatkowo płatny i można było go wykupić sobie na jeden dzień, na 3 dni albo na tydzień. I ja stwierdziłam, że jeżeli go wykupię na tydzień, a potrzebowałam skorzystać z niego przy właśnie z uwagi na codziennik, jak go wykupię na tydzień, to będę z niego korzystała codziennie, więc jak go wykupię dwa razy po jednym dniu, to myślę, że wyjdzie mi to na lepsze. I słuchajcie, te dni bez internetu to było coś niesamowitego. Jakby nagle zrozumiałam, że nie mam żadnej potrzeby scrollowania Instagrama, że dzień jest taki długi, że czytanie książki może zająć mi pół dnia i to jest ekstra. Czułam się tak zrelaksowana, tak jakby odsunięta od wielu stresów i problemów, że bardzo Wam to polecam, bardzo Wam polecam takie detoksy, polecam Wam też ograniczanie korzystania z internetu i robienie sobie takich właśnie przerw czy też ram czasowych. Kochani, bardzo drodzy ulubieńcy, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dajcie znać, co Was zainspirowało w tym miesiącu. Czekam oczywiście w komentarzach na Wasze rekomendacje. Dziękuję wszystkim osobom, które kupiły codziennik, jesteście super. Czekam, aż zaczniemy go razem wypełniać i dajcie znać, kto go kupił, będzie mi bardzo miło. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia już za tydzień. Pa, pa!